Śląskiego w Chorzowie. Witają Państwa Włodzimierz Lubański i Dariusz Szmakowski. Oto hymn naszego kraju. Wykorzystamy. Graliśmy i wygraliśmy z Turcją, następnie zremisowaliśmy z Holandią, dwa zwycięstwa z San Marino. Po raz 10 gramy z Anglią, po raz 4 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tylko raz w tych 9 pojedynkach właśnie na tym stadionie 6 czerwca 73 roku wygraliśmy. No, może dzisiaj, ale będzie to niezwykle trudne. Ustawienie naszej naszej drużyny jest jednak na dzisiejsze spotkanie defensywne. Ponad Marek Leśniak. Z prawej strony jest Roman Koszewski. Z lewej jest Sierczewski. Leśniak indywidualne przejście, szansa, gol będzie prawda. Przy tym pięknym wyjściu Marka Leśniaka, który rozegrał ostatnio dwa znakomite spotkania w narodowej reprezentacji, głównie z Finlandią, ale i z San Marino. Ładny początek, choć szkoda, że nieskuteczny. No była to fantastyczna akcja indywidualna Marka, który pokonał w pojedynku. Popatrzmy jeszcze raz, dwóch Anglików. Zabrakło troszeczkę zimnej krwi i milimetry. Gascoigne, brawo Bako. Oto próbka tego, co potrafi Gazet. Najważniejszy mecz wiosny. Jakże ważne by było, żeby wygrać to spotkanie. Nie mógł skorzystać Ferdinanda, Wrighta, którzy nie są w pełni sił. Graham Taylor wystawił debiutanta Schoenigema. Ładne przerzucenie teraz przez Polaków. Szansa, Adamczuk polegany, Adamczuk strzela i go! Leśniak i Walker. I do końca, do końca. Szansa! O Jezus Maria! Jak to było możliwe? Prosiłem go o to, żeby poszedł na tą piłkę. Dostał po prostu upominek od bramkarza angielskiego. Tak jak Mur podarował ci upominek 20 lat temu. Tak jak Mur podarował mi piłkę. Spójrzmy jeszcze raz. Odrobina zimnej krwi, ze spokojem byśmy oglądali to spotkanie. Szkoda, no bramkarz dotknął tej piłki, ale no lepszej sytuacji bramkowej nie można mieć. Ale może historia się powtórzy. Leśniak nie wykorzystał na początku pierwszej połowy, wykorzystał to Adamczyk.